Panie i panowie, dzisiaj zagłębimy się w świat Minecrafta, gdzie będziemy bawili się w chowanego. Cała mapa inspirowana jest kanciastą rzeczywistością, z którą każdy z pewnością miał do czynienia. Aż 11 osób będzie musiało się schować między kwadratowymi domkami oraz drzewami, ale tylko jedna z nich wygra 1000 fałdolców. Przypominam również, że możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Faral. Teraz wszyscy zostawiamy łapeczki w górę, jeżeli lubimy Minecrafta tak samo jak Fortnite. Cześć moi drodzy, z tej strony Faral, witam w kolejnym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną 11 osób i będziemy bawili się w chowanego w świecie Minecrafta. Teraz przedstawię wam uczestników dzisiejszej zabawy. Shalonuver. Siemanko, witam. Badylok. Witam was serdecznie. Czorny. Witam. Damshell. Dzień dobry. Dium. Siemaneczko. Mikodyl. Siemka. Kornel. Siemka. Daniel. Siema. Wampir. Elo. Oraz z buta jadę. Siemo. Moi drodzy, zasady konkurencji są bardzo proste. Kto się najlepiej schowa, wygrywa 1000 fałdolców. Ogólnie mapa jest ustawiona na 10 minut, więc sobie teraz zakończymy gierkę. Ma ktoś możliwość zakończenia gierki i rozpoczniemy na nowo. Macie minutę, żeby się schować, a ja zaczynam szukać. Korzystając z chwili czasu, jak oni się chowają, przypominam, żebyście wpisali w kod w sklepie Gaming with Farrell, który resetuje się co 2 tygodnie. Ja bardzo dziękuję wszystkim serdecznie za wsparcie. I jakiś próg łapek, widzowie, ustalmy, co? Ja się patrzę w ziemię. 8 tysięcy. O, 8 tysięcy. 10 tysięcy. Nie, niech będzie to 8 tysięcy łapek pod tym filmem i robimy kolejny hide and seek z widzami. Dobra. Macie jeszcze miski kolorowe 15 sekund i zaczyna się rzeźnia. No lecimy. Ja jestem taką panią z balonikiem i z Rexem. Szukamy pierwszej osoby. Dobra, jakaś chatka minecraftowa. Nikogo nie ma. Kolejna chatka minecraftowa. Ej, co tak wysoko te drzwi są tutaj zamontowane? Jest pierwszy, Damshell, ale kryjówka dobra, kryjówka dobra. Okej. Od razu mówię, jak ktoś jest na drzewie, a nie będę mógł na nie wskoczyć, niech już zeskakuje od razu, nie? Tylko niech uważa, żeby się nie zabił. O, jest jakiś ziomek. O nie. Tutaj Daniele gdzieś się przemieszczał. Lecimy dalej. Druga osoba, zostało jeszcze 8, dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Ty, o co tu chodzi w tej chałupce, że tutaj jest takie jakieś wszystko krzywe. Dobra. Nie wiadomo, taka jest piramida Chaopsa, to troszeczkę mi Minecrafta nie przypomina, mimo że jest zbudowane z kwadratów, tylko tyle. Ja tam się zgubiłem w tej chacie. To też dobrze, ej, ale tu są, a bo to jest takie niby wejście na stryszek, dobra, okej, okay. rozumiem. Pamiętajcie, że jeszcze mam tylko 8 minut, żeby was wszystkich znaleźć, mapa nie jest za duża, kod do mapy oczywiście macie podany w opisie tego filmu. Więc jak chcecie się zabawić w chowanego w Minecrafcie z znajomymi, bardzo serdecznie polecam. Tutaj przydałoby się, wiecie coś, żeby ta woda jeszcze była taka jak w Minecrafcie, wiesz, że można pod nią wejść, nie? Bo jest możliwość ustawienia takiej teraz struktury, ale chyba mapa była prędzej budowana, zanim to dodali. Dobra, jestem na drzewie jakimś, jabłuszek nie ma. Ktoś tam się przemieszcza. Ktoś tam się przemieszcza. Ty, ja wiem, ja chyba co to za wariacik, z buta jadę, jak co? Co ty tu udawałeś, powiedz mi? Myślałeś, że masz zielony skin, to ci nie widać o tym green screenie zielonym? No. Ej, nie przemieszczamy się, wampirku. Widziałem cię z daleka. Świnka w zagrodzie jest przecudowna. Co ma piękne oczka? Nie mam pytań, nie mam pytań. Ile zostało jeszcze osób? 5, dobrze liczę? Wow, wow. A tu co to jest, niby jakaś chmurka? O co tu chodzi? Tutaj trzeba obowiązkowo wskoczyć. Hop. Ostatnio z Nolifem w Minecrafcie też byliśmy uwięzieni. Też mega fajna mapka, co stworzyli mu widzowie. Jak ktoś nie widział, to polecam obejrzeć ten odcineczek. Ej, o co tu chodzi? Tu nic nie było ciekawego. Dzień dobry. Nikogo nie ma w disco chatce? Ej, nie da się budować. Tak bym skoczył sobie tutaj na górę. Co to w ogóle jest? Co to mi przypomina? Ktoś tam w środku jest. Tylko jak tutaj, powiedzcie mi, wejść, żeby go unicestwić. Chyba ziomeczku. Ziomeczku, szalonuberku. Jednak się da. Ale czerwona chatka, czerwony skin, prawie ci się udało. Lecimy dalej. Zostały chyba 3 osoby, jak dobrze liczę. Dobra. Lecimy dalej. Ile zostało? 6 minut. Ej, dobrze mi to idzie. Ej, tu nie można wejść. 3 osoby? Właśnie. Tak. Nie wiem, czy dobrze liczę. Może ktoś powiedzieć, kto jeszcze nie został nakryty. A ja jeszcze nie zostałem. Ja też. To chyba 3 głosy różne słyszałem, o ile się nie mylę. Tak, tak. 3 głosy, dobra. No to tutaj już jest taki, powiem, ćwierćfinał. Co wy tu robicie we dwoje? Nie, Zosia brała udział? Nie. Zosia nie jest od nas.
Czy była Zosia? Nie, nie, to random, nie, dobra. Badylok został unicestwiony. Zostały dwie osoby. Nadchodzi wielki finał. Moi drodzy. No, nie, nie, co to będzie? Co to będzie? Tutaj nic nie ma. Jest! I on! Jest! I on! Czarny rycerz! To jest... Czarny dostał, więc wygrywa czyli kto? Czyli ja wygrałem. Nie, no jeszcze Kornel. A, jeszcze jest Kornel i? Idium. A, Kornel i Idium, to teraz jest półfinał, przepraszam państwa bardzo. Już myślałem, że kurczę, wszystko się wyjaśni, ale jeszcze nie. Dobra, szukamy dalej. Co tu może być? Gdzie oni raczej mogą być? Tu jest takie, kurczę, dziwne to wszystko z tych kwadratów i mi się wydaje, że gdzieś tutaj można sobie wejść, czy nie można? Nie można, nie można też niszczyć. Oj kurczę, słabiutko to wygląda. Cyk. Dobra. Tu mamy jakiś domek Papy Smurfa, nie wiem co to jest za domek. Uwaga. Tutaj imprezka jakaś była, bo widzę pić kupite. Za kanapą nikogo nie ma. Telewizor taki wielki? W Minecrafcie nie było takich wielkich telewizorów, a jeżeli były, to dajcie mi znać w komentarzu. Okej, okay, jesteśmy teraz w kraterze. W kraterze też jeszcze nie byłem. O ile się nie mylę. Chyba nie. Tutaj są jakieś klocuszki. Tutaj też nie. Kolejne klocuszki. Z pewnością na tej mapie gdzieś jest jakieś takie ukryte przejście. Kopalnia. Wózek normalnie minecraftowy. Jeździ? Nie jeździ, niestety nie jeździ. Lampka. Okej. I co? Gdzie są diamenty w tym Minecrafcie? Gdzie są diamenty? Nie ma. Dobra. Nie. Nie gadaj, że... że coś tutaj takiego jest. Co to za wariacik? Alanosik, który nam cały czas przeszkadza. Tutaj w ogóle bym nie powiedział, że jest możliwość wejścia. Ale... wow. Fajnie to zrobione. Mega fajnie to zrobione, ale tu nikogo nie ma. To o co chodzi? No, szukaj. No szukam. Szukam. Ta... Co to jest? Jakaś pochodnia? Szalonuwer. Szalonuwer. To jest chyba jakiś... zwiedzała babka. To był Danielek. Znaczy nie Danielek, tylko Oli. Dobra. Lecimy wyżej. Czyli tutaj nikogo nie było? Ku mojemu zdziwieniu. Myślałem, że ktoś... że dużo osób właśnie będzie się ładowało tutaj na dziurę. Żeby zobaczyć... To może szukamy wszyscy. Nie no, poczekaj. Tu już jest stary finał, to jest za wysoka stawka. To nie można tak, wiesz. Jest. Dobra, tutaj widzę cały czas ziomeczki tupają sobie. Ja no, idę, nie będę tak. Powiem wam, że troszeczkę zbladłem. Czy jest tutaj możliwość wejścia na drzewo? Halo, panie na tym drzewie, ja już do pana idę. Lepiej pan na dół zejdź. Panie, już do pana idę. Czekaj, jak mam tam wskoczyć? Dobra, jest. Ale klejumówka na tym drzewie. Nie! Spadłem! Tu nikogo nie ma oprócz nas. Nie no, nie wiem czy go tak trafię. No, Farel, minuta ci została. Ostatnie sekundy. Wiem. To ile zostało? Są dwie? Tak, dwie. A ja tam też przypadek ujrzałem. A gdzie ten pan z drzewa? Gdzie ten gościu na drzewie co był? Złaź z tego drzewa, już mi tu na dół. Ale nikogo nie było na drzewie. Tam nasz szedł chyba. Nie? Nie. To nasz. Ja nadal żyję. Dziwno. To o co chodzi? Kurczę. Czy te osoby, które się schowały i ich nie znalazłem, mają kamień, nożyce, papier? Obydwie? Czekaj. Ja nie mam. Ach. Nie mam. To ja mogę za niego zagrać. A nie mam, to wygrałem chyba walkover. Jakiś mnie leszczyk zatłukł na śmierć. To ja mogę. O, walka na kierowcę. A to tak, dobra, stop. 5 sekund zostało. 5 sekund zostało i meczyk się resetuje. Kornel i Notdium nie zostali znalezieni, no to czeka was, moi drodzy, walka na kilofy. Okej, okay, Notdiuma oraz Kornela zapraszam na środek. To co? Zaczynamy walkę. Do biegu, gotowi, start. Godleska kontra Linkiewicz. Kto wygra?
Wygrał Ła Linkiewicz, bo Godleska wygląda bardziej jak paluch rybny. Dobra, no to gratuluję. I rzeźnia. I rzeźnia teraz. Gratuluję zwycięzca, oczywiście mordeczko, napisz do mnie na gamingfarel@gmail.com, a fałdolce ci wręczę. Moi drodzy, mam nadzieję, że się bawiliście tak samo wspaniale jak my. Ja wam, panowie, dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Przypominam, zmienię łapeczki w górę, wpisujcie kod gamingfarel. Trzymajcie się, yo!